Koleżanki i koledzy, otwieram obrady 26. sesji Rady Miejskiej w Palmowie. Żeby sesja była prawomocna i żebyśmy mogli podejmować uchwały, musimy sprawdzić frekwencję. Pani Dzierżyńska Marzena. Jestem. Pan Gajek Mirosław. Jestem, witam wszystkich serdecznie. Pani Konieczna Wioletta. Dzień dobry, jestem. Pan Jerzy Landowski. Pan Jerzy Landowski. Czy mnie słychać? O, teraz tak. Tak, jest. Pan Paweł Litwin. Jest nieobecny. Pan Margielewski Roman. Jestem, dzień dobry, witam wszystkich. Pan Parszyński Janusz Krzysztof. Jestem, dzień dobry. Pani Marysia Pokorska. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Ryłyk. Dzień dobry, jestem. Pan Przemysław Szelerski. Witam, jestem. Pan Daniel Werner. Dzień dobry, jestem. Ja jestem. Pan Piotr Wodyk. Witam, obecny. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Dzień dobry, jestem. I pani Agnieszka Zelik. Pani Agnieszka. Czekamy na potwierdzenie pani Agnieszki Zelik. Jest, jest. Pani Agnieszka jest, już jest. A więc na podstawie listy obecności potwierdzenia stwierdzam, że jest nas 14 radnych, a więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady 26 sesji i podejmować uchwały. Szanowne koleżanki i koledzy, otrzymaliście proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Panie burmistrzu, czy są jakieś wnioski dodatkowe o uzupełnienie porządku? Nie, nie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, więc przyjmujemy ten porządek, który koleżanki i koledzy otrzymali. Również nie miałem żadnych informacji dotyczących protokołu z poprzedniej sesji Rady, a więc ten protokół przyjmujemy bez odczytania. I teraz poproszę pana burmistrza Grzegorza Lipskiego o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 czerwca, czyli mamy niecałe dwa miesiące. W tym czasie, no przede wszystkim to cały czas informacje, które płyną o zagrożeniach, które tutaj nas czekają, czyli koronawirus nie śpi, jest bardzo niebezpieczny i wszyscy mieszkańcy naszej gminy musimy na to bardzo uważać, dlatego że to zakażenie może spowodować wielkie zniszczenia w organizmie. Dlatego tutaj wszystkich przestrzegam, apeluję i proszę o to, żebyśmy przestrzegali tych wszystkich reżimów sanitarnych, nosili maseczki w miejscach publicznych, tak żebyśmy dbali o własne zdrowie, zdrowie bliskich i zdrowie nas wszystkich. Również chciałbym tutaj koleżankom i kolegom powiedzieć, że bardzo restrykcyjną politykę finansową prowadzimy, jeżeli chodzi o gospodarność, w związku z tym, że ten budżet, który zatwierdzaliśmy na początku roku, on już jest nieaktualny ze względu na bardzo duże ograniczenia w dochodach, w związku z tym ta rygorystyczne podejście do naszych wydatków. Ale to również skutkuje tym, że mogliśmy uzbierać środki finansowe na zapłatę wspólnej inwestycji realizowanej z powiatem koszalińskim, budowę drogi Cetuń-Rosocha-Polanów i z budżetu wydaliśmy na całą tą inwestycję kwotę 1,5 miliona złotych, w tym roku 1 218 000 złotych i cieszę się, że w sposób dżentelmeński z powiatem się rozliczyliśmy, dlatego chciałbym tutaj
podziękować panu staroście Marianowi Hermanowiczowi za to, że ta droga została zrealizowana. Wartość tej inwestycji, dzisiaj przyszło rozliczenie całkowita, to jest 8 600 000 zł. To była całkowita wartość inwestycji. Również chciałbym tutaj poinformować, że jesteśmy po przetargu na budowę ścieżki rowerowej i parkingu na ulicy Żwirowej. To jest zadanie, które jest realizowane w ramach zintegrowanej inwestycji terytorialnej. Mamy zapewnione dofinansowanie 85%. Po przetargu ta kwota wyszła 1 229 768 zł i 46 groszy. Cieszę się, że mimo bardzo dużego zainteresowania, że najniższą ofertę złożyła firma z Polanowa, firma solidna, i wierzę to, że po podpisaniu umowy sprawnie ta inwestycja będzie przebiegać. Również chciałbym przekazać państwu informację, że przetarg na budowę pomostu przy tak zwanym jeziorze Kaczym nie doszedł do skutku. Jesteśmy po 3 przetargach. Nie wyłoniliśmy skutecznie wykonawcy. Obecnie jest ogłoszony 4 przetarg i mam nadzieję, że zgłosi się firma, która sprawnie i skutecznie i w terminie tą inwestycję wykona. Tutaj chcę tylko przypomnieć, że w ramach Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej mamy dofinansowanie w wysokości 300 000 zł. Zrealizowaliśmy w tym okresie między sesjami 3 granty sołeckie, które zawierały budowę 3 placów zabaw w miejscowości Kościernica, Garbno, Świerczyna. Zostały zamontowane w poprzednim tym tygodniu i już służą mieszkańcom tych miejscowości. Również realizowaliśmy 2 granty dotyczące rewitalizacji miejscowości. Rzeczyca, to jest budowa placu zabaw, oraz Cetuniu, strefa aktywności. Również te 2 rzeczy zostały wykonane i służą społeczności tych 2 miejscowości. Na terenie tutaj samego miasta Polanowa w ramach grantu sportowego będziemy realizować, bo inwestycja jest przygotowana, strefę aktywności przy zespole szkół, tutaj zespole szkół na Gradowych Wzgórzach, i niebawem, na koniec chyba tego tygodnia, ta inwestycja powinna ruszyć. Również chcę poinformować państwa, że między tutaj sesjami została wykonana nitka gazociągu biegnącego od zbiorników gazu przy ulicy Przytorze na Gradowe Wzgórza. Jesteśmy przygotowani do tego, aby przejść w zespole szkół na Gradowych Wzgórzach na ogrzewanie gazowe. Ta inwestycja powinna nam się w miarę szybko zwrócić. Chcę tylko powiedzieć, że to firma, na koszt firmy został położony gazociąg. Gmina Polanów zapłaci za przyłącze i oczywiście zmianę tutaj kotłowni olejowej, przejście na palniki. Ale co to nam da? To da, że będziemy mogli zaoferować mieszkańcom budynków, które leżą blisko biegnącego gazociągu, możliwość w niedługim czasie podłączenia się, i takie spotkania w miesiącu wrześniu chcemy zrealizować. Oczywiście z firmą prowadzimy następne rozmowy na budowę następnych kierunków gazociągu. Również chcę państwa poinformować, że złożyliśmy wniosek na dofinansowanie budowy drogi przy ulicy Przytorze z budową parkingu na cmentarz. Zadanie, które jest ważne, jest to również taka mała obwodnica Polanowa. Również tutaj chcę poinformować Wysoką Radę, ale również mieszkańców gminy Polanów, że zgodnie z uchwałą powiatu koszalińskiego w ramach tak zwanej uchwały kaskadowej, która obniża kategorię dróg, otrzymamy od 1 stycznia wszystkie drogi powiatowe na terenie naszego miasta.
taki prezent w kukułczy, bo to gmina będzie musiała utrzymać i ponosić koszty utrzymania wszystkich dróg związane z normalną eksploatacją, ale z odśnieżaniem, z wszystkimi niezbędnymi remontami, ale to też powiem, że powiat koszaliński również otrzymał w ramach tej ustawy z tytułu obniżenia dróg wojewódzkich również określone nam ilość dróg byłych wojewódzkich. Również chciałbym Państwu tylko przypomnieć, że od 1 września nie będzie funkcjonowała szkoła podstawowa w Żydowie. Obecnie trwa przekazywanie całego majątku na rzecz urzędu. Jednocześnie chcę powiedzieć, że cały majątek zostanie w Żydowie i tutaj społeczność Żydowa, pan sołtys, panowie radni będą mogli zadecydować, co z tym sprzętem zrobić i ewentualnie ten, który nie będzie państwu służył, przekazać na inne, do innych szkół. Również chcę poinformować, że udało nam się pozyskać kwotę 200 tysięcy złotych na adaptację pomieszczeń w szkole w Żydowie na Świetlice. Środki finansowe zostały już przekazane na konto gminy Polanów i z chwilą przygotowania dokumentacji zmiany sposobu użytkowania obiektu rozpoczniemy prace adaptacyjne, tak aby tutaj społeczność żydowa dysponowała już własnym obiektem. Również chcę Państwa poinformować, że z tytułu realizacji następnego projektu, już trzeciej edycji, program Maluch Plus, udało się zwiększyć dodatkowe miejsca dla najmłodszych mieszkańców gminy Polanów, żłobkowiczów. W tej chwili mamy już miejsc na 29. Tak, zostały wykonane dodatkowe adaptacja pomieszczeń, ale również został uzupełniony plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Zadanie zostały wykonane zgodnie z umową do końca lipca. Od 1 sierpnia nasz żłobek polanowski już funkcjonuje i przebywają tam nasi najmłodsi mieszkańcy. Również dzisiaj w uchwale będziemy podejmować uchwały budżetowe, gdzie między innymi w wieloletnim planach inwestycyjnych będziemy, prognozie inwestycyjnej będziemy zabezpieczać środki na rok 2001, 2002 i 2003 na zagospodarowanie odpadów, tak abyśmy mogli przeprowadzić przetargi. I również w ramach programów Zdalna Szkoła 42 laptopy plus 2 tablety przekażemy do szkół, tak aby tutaj dyrekcje szkół mogły przekazać na rzecz najbardziej potrzebującym uczniom i dla nauczycieli. Tutaj myślę, że ta instytucja najlepiej wie, jak to dokonać dystrybucji. To tyle z informacji między sesjami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Szanowne koleżanki i koledzy, w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy zastępca burmistrza pan Piotr Górniak, uczestniczy pani skarbnik, pani Marta Kleischmidt, pani Kamila, pan Krzysztof i serdecznie witam właśnie pana burmistrza, tutaj już słyszeliśmy. Bardzo serdecznie wszystkich państwa witam, że uczestniczycie w obradach dzisiejszej sesji. Przechodzimy do informacji o interpelacjach złożonych na piśmie. Jedna interpelacja wpłynęła od pana radnego Przemysława Szelerskiego w sprawie wymiany znaku. W imieniu mieszkańców okręgu wyborczego nr 2 w Polanowie zwracam się z prośbą o wymianę oraz obniżenie znaku B2, zakaz wjazdu usytuowanego na ulicy Mokrej w Polanowie. To jest droga powiatowa numer 35-86Z, znak B2, zakaz wjazdu jest wyblakły i stał się niewidoczny. Ponadto jego ustawienie jest zbyt wysokie. Kierujący wyjeżdżający z ulicy Gradowe Wzgórze nie zauważają oznakowania. Wjeżdżają w drogę jednokierunkową, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To ta interpelacja i szanowne koleżanki i koledzy, przystępujemy do podejmowania uchwał.
Ja muszę Państwu powiedzieć, zresztą koleżanki i koledzy o tym wiedzą, bo uczestniczyli w obradach komisji wspólnych, również uczestniczył w obradach pan burmistrz, który szeroko omawiał projekt uchwał związany z dzisiejszą sesją, jak również pani skarbnik, pan zastępca burmistrza, pan Piotr Górniak. Także tą informację szeroką odnośnie projektu uchwał, które będziemy dzisiaj uchwalać, zostały koleżankom i kolegom przybliżone. Przystępujemy do podejmowania uchwały. Projekt uchwały numer 26/185 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Czy są pytania dotyczące tego projektu? Tak jak mówiłem, pan burmistrz szeroko omówił wszystkie projekty uchwał. Nie widzę pytań. Zwracam się do pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetowej o opinie dotyczące projektu uchwał. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje następujące uchwały. Uchwała nr 26/185/20 w sprawie zmian w budżecie planów gminy, w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Uchwała nr 26/186/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2020-2030. Uchwała nr 26/187/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Polanów na rok szkolny 2020-2021. Uchwały nr 26/188/20 w sprawie zaliczenia drogi ulicy Różana do kategorii dróg gminnych. Uchwała nr 26/189/20 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatowy zgłoszenie propozycji zaliczenia drogi ulicy Zacisze do kategorii dróg gminnych. Uchwała nr 26/190/20 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Łączy Nas Polanów. Wszystkie uchwały są z opinią pozytywną. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 185. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Paweł Litwin nieobecny. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Parszczyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłek. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też. Za Piotr, pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Odczytamy. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 26/186/2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2020-2030. To są dodatkowe pytania. Nie słyszę. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pana Pawła nie ma. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłek. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Za. I pani Agnieszka Zelik. Pani Agnieszki nie słyszę. Pani Agnieszki nie słyszę. Nie wiemy co. Wysłano 13. No ale musimy przejść do czytania i głosowania, panie Krzysztofie.
13 radnych za. Projekt uchwały numer 26 przez 187 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Polanów na rok szkolny 2020-2021. Nie widzę pytań. Głosujemy. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pan Jerzy Lądowski. Jestem za. Albo nie ma. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szczelerski. Jestem za. Za tak było. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Jest. A poprzednio, pani Agnieszko? Bo nie słyszeliśmy poprzedniego głosowania. Pani Agnieszko? Dobrze, no to przystępujemy dalej, dlatego że to już minęło. Projekt uchwały nr 26, mamy przez 188 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi ulica Różana do kategorii dróg gminnych. Nie widzę pytań. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Panie Przemku, nie słyszymy. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Jest za. Dobrze, tak usłyszałem. Wyświetlenie zobaczymy. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 26 przez 189 2020 roku w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia drogi ulicy Zacisze do kategorii dróg gminnych. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jest. Za, tak. No to są przerwy, ale jest za. Tak, słyszymy. I jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 26 mamy przez 190 2020 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Łączy Nas Polanów. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz.
Jestem za. I pani Agnieszka Zenik. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jestem za. I w głosowaniu wszyscy jednogłośnie, 14 radnych było za przyjęciem uchwały bez głosów przeciwnych i również głosów wstrzymujących się. Dziękuję bardzo państwu. Szanowni państwo, szanowne koleżanki i koledzy, wczoraj braliśmy udział w bardzo smutnej dla nas wszystkich uroczystości. Ja dziękuję bardzo koleżankom, kolegom za liczny udział w tej uroczystości. Wioletta, łączymy się. To ja bardzo serdecznie wam dziękuję za obecność przy nas, dla różańców w kościele, na pogrzebie. Dziękuję, że byliście i że jesteście z nami. Dzięki wam bardzo. Wioletta, łączymy się z tobą w bólu. Możesz liczyć na nasze wsparcie, na naszą pomoc. Dziękuję. Życie jest trudne. Musisz być dzielna. Szanowne koleżanki i koledzy, w ten sposób wyczerpaliśmy porządek 26. sesji Rady Miejskiej. Obrady sesji uważam za zamknięte. Dziękuję państwu za obecność.